Dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Rysowania na ekranie. Mity greckie to nie tylko sympatyczni bogowie i przepiękne boginki, ale też groźne postacie. I bohaterem dzisiejszego odcinka będzie jeden z nich, czyli Minotraur, pół człowiek, pół byk. Jeżeli chcecie go wspólnie z panem Andrzejem narysować, to zapraszam, żebyście pozostali przed ekranami. Pół człowiek, pół byk, czyli Minotaur. Minotaur, jedna z ciekawszych i bardziej znanych postaci z mitologii greckiej. Zazwyczaj przedstawiany właśnie z głową byka i z torsem człowieka. Pan Andrzej, jak zwykle, rysowanie takich trudniejszych postaci rozpoczął od osi konstrukcyjnej. I znowu, jak sami zauważacie, zobaczcie, warto podglądać ten sposób rysowania, bo pan Andrzej w ten sposób zachowuje pewne proporcje, które tutaj będą później, oczywiście grubą kreską, grubym ołówkiem rozrysowane. Ale wracamy do naszej postaci Minotaura, bo trzeba wam wiedzieć, że była to postać zrodzona z kobiety, dokładnie żony Minosa, ówczesnego króla Krety, który prosząc bóstwa, a dokładnie Posejdona o błogosławieństwo, otrzymał w darze białego byka. Białego byka, który miał być później złożony mu w ofierze. Niestety Minos nie dotrzymał tego przyrzeczenia i rozgniewany Posejdon po prostu doprowadził do tego, że urodził się Minotaur, który był bardzo groźną postacią. Król Minos, ze względu na hańbę, która go dotknęła, no bo jego syn nagle jest postacią nie tylko odczłowieczoną, ale też jest groźnym potworem, poprosił Detala, postać dosyć ciekawą, bo pewno też usłyszycie o tejże postaci, o zaprojektowanie labiryntu, czyli systemu korytarzy, ślepych zaułków, pokoi, który został umieszczony w zamku w Knossos, czyli na dzisiejszej Krecie, i tam zamknięto naszego groźnego dzisiejszego bohatera. Legenda głosi, że Minos pokonał Ateńczyków i zażądał od nich, żeby co 7 lat przysyłano mu 7 młodzieńców i 7 panien, które były ofiarowane w ofierze Minotaurowi. Oczywiście brutalna część mitów greckich mówi, że po prostu zostały zabijane przez tego groźnego potwora. Na szczęście wśród dzielnych Ateńczyków znalazła się postać Tezeusza, który miał za zadanie zabić potwora. No, łatwo powiedzieć, zabić potwora, zwłaszcza że jak sami tutaj widzicie na rysunku pana Andrzeja, był to nie tylko brzydki z fizjonomii potwór, ale też bardzo silny. No, byki są utożsamiane właśnie z dużą siłą i jak sami widzicie, pan Andrzej narysował mu naprawdę rosły tors, silne ramiona, a także groźne narzędzie, jakim był topór, dzięki któremu Minotaur walczył z potencjalnymi przeciwnikami. I co się okazało? Tezeusz był nie tylko groźnym przeciwnikiem, dzielnym wojownikiem, ale też był przystojnym mężczyzną. I córka Minosa, czyli jakby tu powiedzieć przybrana siostra samego Minotaura,
zauroczona odwagą młodzieńca, jego urodą, podarowała mu nić, a dokładnie kłębek nici, który ułatwił mu powrót z labiryntu. Po prostu przy drzwiach, wchodząc do labiryntu, Tezeusz zawiązał nić i za sobą ją ciągnął do momentu spotkania z Minotaurem. Tam stoczył z nim bardzo ciężką walkę, którą wygrał, zaś nić Ariadny pozwoliła mu na szczęśliwy powrót i reszty towarzyszących mu Ateńczyków z labiryntu. Mamy już gotowego Minotaura, który, jak sami widzicie, stanowi groźną postać, ale mam nadzieję, że panu Andrzejowi udało się w sposób taki sympatyczny troszeczkę go okiełznać i mimo groźnie wyglądającej go pyszczka, generalnie jest to sympatyczny pół człowiek, pół byczek.